Są na rynku gry, które nadal potrafią zaskoczyć pomysłem, wykonaniem i rozgrywką. Tym bardziej jest mi miło, gdy takie tytuły powstają w Polsce i tworzone są przez naszych rodzimych deweloperów. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik Micielski, a to recenzja gry Inculinati. Zapraszam. Czym jest Inculinati? Najprościej stwierdzić, że to strategiczna gra turowa, ale to jej złożoność i pomysłowość stanowi o jej niezwykłości. Gra jest inspirowana średniowiecznymi rękopisami, bogato ilustrowanymi księgami ze staranną kaligrafią. Tą piękną i misterną robotę starano przełożyć się na grę. Ale do oprawy jeszcze wrócimy. Inculinati to turowa gra strategiczna, której blisko jest do wykręconej wersji szachów. Naszym celem jest pokonanie kolejnych rysowników i zostanie mistrzem Inculinati. Ale do tego wiedzie nas długa i niestety niejednokrotnie irytująca droga. Zazwyczaj na planszy mamy naszego rysownika i wrogiego rysownika, którzy nazywają się Tyci. To jest nasz król, jeśli padnie, koniec gry. To on dzięki specjalnemu żywemu atramentowi potrafi powoływać do życia kolejne bestie, z których absolutnie każda ma inne umiejętności. Cała plansza podzielona jest na pola. Na każdym polu może stać tylko jedna bestia lub ewentualnie jakiś obiekt, który można przesunąć lub zniszczyć. Rysownik może postawić jednostkę tylko w pobliżu siebie na pustym polu. Jednakże narysowanie jej pozwala jej użyć dopiero w kolejnej turze. Każda jednostka ma kilka punktów akcji, które może wykonać w swoim ruchu. Może się przemieścić, zaatakować lub kilka innych możliwości dostępnych dla konkretnych jednostek. Narysowanie nowej bestii kosztuje krople atramentu. Te możemy znaleźć na planszy, a po skończonej pełnej turze, tutaj nazwanej rozdziałem, dostaniemy zawsze jeszcze kilka kropel ekstra. Dodatkowo mamy jeszcze możliwość użycia dłoni naszej postaci, nie mylić z rysownikiem. To ona może przesunąć rysownika lub nawet zadawać obrażenia wrogom. Przesuwanie jednostek staje się niezwykle istotne w późniejszych planszach. Jeśli przesuniemy jednostkę, a przed nim są zajęte pola, ta będzie się przesuwała do momentu, aż nie znajdzie pustego pola. Jeśli takowego nie będzie, spadnie poza planszę i zginie, co jest niezwykle istotną taktyką w dalszej rozgrywce. Gra dodatkowo wprowadza pewien element, który nie pozwala rozwlekać pojedynku w nieskończoność. Na przykład po 5 rozdziałach zaczyna pojawiać się ogień, który trawi planszę z obu stron. Takie trochę Battle Royale. Ogień zajmuje kolejne pola co rozdział, więc też można go taktycznie wykorzystać do własnych celów. Jeśli chodzi o nasze jednostki, te są przeróżne. Nawet podstawowe ciaptaki to całkiem nieźli wojownicy we wprawnych rękach. Jeśli dojdzie do ataku na bestię przeciwnika, mamy tutaj element polegający na zręczności. Trzeba zatrzymać znacznik na odpowiedniej liczbie i jaka liczba wypadnie, takie zadamy obrażenia. Jeśli uda nam się zatrzymać na ikonce czaszki, wroga bestia zostanie zmieciona z planszy. Do dyspozycji mamy szereg różniących się od siebie bestii i te mają ciekawe właściwości. Twórcy naprawdę przemyśleli to, co robią. Na przykład kot papież może leczyć, ale jeśli inna bestia go zabije, to ta dostaje automatycznie modyfikator herezja, która powoduje, że postaci kleryków zadają jej większe obrażenia. Osioł może na przykład spowodować zmniejszenie celności, jak i ból głowy u wrogich jednostek, co przełoży się na mniejsze obrażenia. Na przykład ślimak to powolna bestia, ale jeśli na polu obok niego jest przeciwnik lub przeszkoda, możemy go od razu pożreć, bez znaczenia ile miał punktów życia. Latająca głowa przenosi się pomiędzy piętrami lokacji bez potrzeby używania drabiny, etc. Ilość jednostek potrafi czasami zawrócić w głowie i jest to też pewnego rodzaju problem. Z racji, że każda jednostka ma inne umiejętności, a wiele z nich widzimy na przykład u przeciwnika po raz pierwszy, nie wiemy czym są ani nie znamy ich umiejętności. Jasne, przed każdą walką można przeczytać, co kto potrafi, ale ciężko to wszystko spamiętać i potem przełożyć na jakąś rozsądną taktykę. Powoduje to to, że podczas walki przekonujemy się, że na przykład dany szkielet zabija każdą jednostkę jednym strzałem ognia piekielnego. Niestety, kosztem nauki jest przegrana bitwa i tutaj pojawia się najbardziej irytująca rzecz w całej grze, o której powiem za chwilę. Gra składa się z kolejnych potyczek, do których podchodzimy na minimapie. Mapa co jakiś czas oferuje
odnogi i miejscówki nie będące pojedynkiem. Mogą to być rzeczy do zebrania, permanentnie ulepszające naszego rysownika lub sklep, gdzie za zebrane złoto możemy kupić nowe bestie, ale też i ulepszenia. Co jakiś czas przed nami stoją wyzwania w postaci mocniejszych bestii. Jeśli uda nam się wyjść z tych pojedynków zwycięsko, dostaniemy też ekstra nagrodę. Warto wspomnieć, że bohater, nie rysownik, posiada też pewne własne perki, na przykład co rundę zapewniamy sobie dodatkowe krople atramentu, czy nawet możemy walnąć pięścią bestię przeciwnika. Jak wspomniałem, przed każdą walką mamy wgląd w nasz bestiariusz i bestiariusz przeciwnika. Możemy wybrać, z których bestii chcemy korzystać oraz z jakich perek. Trzeba dobrze się zastanowić, bo może się okazać, że plansza wymaga bestii walczących na dystans, a my mamy jedynie mocarzy walczących tylko w zwarciu i taki pojedynek będzie już niestety ciężko wygrać. Gra toczy się do momentu, aż nie pokonamy przeciwnego rysownika. Czy to brutalną siłą, czy sprytem. Warto wspomnieć jeszcze o samych lokacjach, bo te posiadają ciekawe utrudnienia. Obłok smrodu wrzuci zarazę każdej bestii, która przez niego przejdzie i ta będzie traciła część energii co rozdział. Dzbany można zniszczyć, a te wybuchną, zadając obrażenia sąsiednim stworom. Wysokie elementy uniemożliwią strzałom łuczników dosięgnięcie danej bestii. O samych możliwościach i taktyce można by pisać długo. Nie jest to na pewno gra zmontowana na kolanie, ale głęboko przemyślany system walki, którego zrozumienie i potem stosowanie sprawia niemałą przyjemność. Nasz rysownik Tyci też ma swoje umiejętności i perki. Może na przykład uzdrawiać, zdejmować negatywne statusy lub dawać pozytywne statusy, jak na przykład celność. Tyci nie może się poruszać, możemy go jedynie przesuwać bohaterem o jedno pole w lewo albo w prawo. No i podstawową funkcją Tyciego jest oczywiście to, że powołuje do życia kolejne bestie w zależności od tego, ile ma kropel atramentu. Po wygranej bitwie dostajemy kilka rzeczy. Może to być wybór nowej bestii do naszego arsenału, złoto, za które kupimy różne dobra, prestiż, który też będzie można wymienić, na przykład na dodatkowe krople atramentu, czy permanentne powiększenie życia naszego rysownika. Ważnym elementem rozgrywki też jest nuda. Jeśli rysownik rysuje wciąż te same bestie, zaczyna się nudzić i wzrasta odpowiedni wskaźnik, a to przekłada się na to, że bestie kosztują coraz więcej atramentu. Nudę możemy zmniejszyć wchodząc na mapie, na przykład na przedstawienie. Ale, no właśnie, ale, jest jedna rzecz, która sprawi, że wielu z was się od Inculinati odbije. To system piór. Te są odpowiednikiem życia. Na początku mamy ich 4. Jeśli przegramy walkę, tracimy pióro, a każda kolejna runda ma być, przynajmniej w założeniach dewelopera, łatwiejsza. Oczywiście pióra można kupić, ale kosztują krocie i powiedzmy sobie szczerze, jak się zatkamy na jakiejś planszy, to wszystko możemy bardzo szybko stracić. I teraz, gra nie ma systemu zapisu. Znaczy, możesz zapisać grę, gdy z niej wychodzisz i jest to tylko ten jeden zapis. Nie ma zapisu pomiędzy misjami. Oznacza to, że jeśli stracisz wszystkie pióra, a stracisz nieraz, zaczynasz całą grę od samego początku. Jest to rzecz, która sprawi, że krew zaleje cię nie raz i nie dwa. Można co prawda uciec z pojedynku i daną walkę pominąć, ale trochę to nie ma sensu, bo nie zdobędziesz doświadczenia, więc te braki dopadną cię dość szybko. Rozumiem, że twórcom przyświecała idea, aby gra była trudna. I to jest fajne, ale jeśli nie jesteś wprawny w tego typu tytułach, a na początku przez kilkanaście prób, zanim nie poznasz całego systemu, nie będziesz, widmo zaczynania całkowicie wszystkiego od początku, wszystkich misji, sprawia, że nie masz na to siły. To po prostu strata czasu. W mojej opinii system zapisów powinien być opcjonalny. Chcesz? Jest. Nie chcesz? Nie ma. Ogrywanie wszystkiego zupełnie od nowa może i by miało sens w platformówkach z lat 80., ale w tego typu grach, w których poświęcamy kolejne godziny, aby dojść do miejsca, gdzie zginęliśmy, wydaje mi się ponurym żartem. Już nie wspomniałem o tym, że odpalanie na okrągło ciągle tego samego wprowadza nudę połączoną z ogromną irytacją. Pewnym pocieszeniem jest to, że część zebranych rzeczy zostaje nam do kolejnej przygody, ale ogólnie to marna pociecha. I tak, gra jest trudna, tego nie da się ukryć. Komputer bezlitośnie wykorzystuje błędy gracza nawet na najniższym poziomie trudności. Czasami po kilku ruchach już widać, że raczej pokpiliśmy sprawę i jesteśmy bez szans. Oczywiście nie jest to wadą, bo fajnie, że stanowi wyzwanie. Każda kolejna przygoda może toczyć się inaczej w zależności jak dobierzemy bestie i perki. Na pewno po kilku rundach stajesz się lepszy, ale często głupi błąd powoduje, że łatwo można przegrać walkę. Jak wspomniałem,
wspomniałem, uczysz się tutaj na własnych błędach, a każda porażka niesie ze sobą naukę. Na pewno wymaga to kilku rozegrań, aby zrozumieć, jak to wszystko działa, które bestie, jakie mają wady i zalety, choć nawet jak wydaje się, że już jesteśmy wprawnymi graczami, zdarza się przegrać przez zwykłą nieuwagę. Jeśli chodzi o oprawę, mamy ładnie narysowane dwuwymiarowe postacie nawiązujące do rysunków w średniowiecznych księgach. Niektóre z nich mają naprawdę odjechany design, jak na przykład kucharz, który jest jakimś dziwnym łabędzio człowiekiem trzymającym łyżkę i atakującym poprzez rzut gulaszem. W tym szaleństwie jest metoda i właśnie to sprawia, że ciekawi nas, jakie kolejne bestie przygotowali twórcy. Świetnym pomysłem jest to, że wszystkie walki toczymy na kartach księgi i przy ważniejszych pojedynkach księga zapełnia się śmiesznym opisem tego, co się aktualnie dzieje i jakie wykonaliśmy akcje. Świetny pomysł. Podobało mi się też to, że każda stworzona bestia ma swoje własne imię. Trafi nam się na przykład swojski paździoch. Do tego przygrywa nam fajna muzyczka, jak na jarmarku za czasów Mieszka I, także klimat gra buduje świetny. Z racji, że Inkulnati wymaga skupienia, nic nas nie rozprasza, wszystko jest czytelne, a rozgrywka toczy się w nieśpiesznym tempie, jak to na turówkę przystało. Przyznam, że Inkulnati mnie zaskoczyło. Nie spodziewałem się aż tak głęboko przemyślanego systemu walki. Tutaj każdy element ma sens. Dobrze zbalansowano też rozgrywkę. Nie ma super bestii, które wygrają za nas wszystkie bitwy. Trzeba kombinować. Ilość możliwości może na początku powodować ból głowy. Do gry wprowadza nas tutorial, ale dość szybko musimy wprowadzić w życie wszystkie zebrane informacje, aby mieć jakieś szanse i bardzo często nie ma miejsca na błąd, bo przeciwnik wykorzysta go bezlitośnie. Doczepić się mogę je do systemu piór. Zbędne utrudnienie i tak niełatwej gry sprawi, że wielu się odbije i gry nie ukończy. Wprowadzenie systemu zapisu po danym pojedynku byłoby idealnym rozwiązaniem. Może autorzy dodadzą to w jakimś update'cie. Podobała mi się oprawa. Bez wodotrysków, ale klimatyczna i mająca w sobie to coś. Inkulnati to wyjątkowo kreatywny i przemyślany tytuł. Tym bardziej mnie cieszy, że od naszych rodzimych deweloperów. Warto zagrać, bo Inkulnati to w zasadzie gra jedyna w swoim rodzaju. Jeśli film się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzania moich social mediów, grupy Energikowcy oraz serwera Discord. Szczegóły w opisie.